OK. Tutaj mamy podstawową konfigurację sterownika, do którego podłączyliśmy BLDC. A skoro to jest silnik BLDC, to mamy dodatkowy jeszcze sterownik służący do sterowania tym silnikiem. Sam sterownik jako taki, wiatromierz i sensor światła. Sensor światła, bardzo ważne, tutaj ma oznaczenie IST. On ma być równolegle, czyli ta powierzchnia ma być równolegle z panelami, które leżą na trackerze. I ten wskaźnik ma być na IST, na wschód. Wtedy wiemy, że ten tracker będzie właściwie odczytywał. Jeżeli go przekręcę odwrotnie, no to wszystkie odczyty tutaj na przewodach będą niewłaściwe, więc sterownik nie będzie sobie z tym radził. Ma być na IST. W tej wersji nie wykorzystujemy tych kanałów dwóch do silników DC. Nie podłączamy bezpieczników, które są tutaj w tej sytuacji potrzebne. No bo BLDC sterowany jest zewnętrznym sterownikiem. Więc ja na zewnątrz wyprowadzam sygnały tymi tutaj kanałami. Idąc po kolei, tutaj mam plus. Pierwszy kanał to jest plus. Do niego nie podłączam nic, chyba że chciałbym zasilać sterownik ze sterownika. Ale w tej sytuacji, kiedy mam wiatromierz 12-woltowy, nie mogę tego zrobić. Więc nie podłączam tutaj nic. Dwa pierwsze to jest sterowanie silnikiem wschód-zachód. Następne dwa to jest sterowanie silnikiem północ-południe. Teraz ten sterownik ma podłączony do północ-południe. No i ostatni bardzo ważny przewód minusowy, który muszę podłączyć do groundu, tutaj do sterownika, bo inaczej te sygnały nie będą nam przechodziły między dwoma tymi urządzeniami. Więc ten minus jest tu bardzo potrzebny, on wszędzie tu występuje, tak samo w sensorze, tak samo w wiatromierzu, wszędzie indziej i wszędzie ten minus jest po to, żeby ten sygnał się przemieszczał pomiędzy urządzeniami. I w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o podłączenie samych sterowników pomiędzy. Sam sterownik, ten tutaj zasilany, po pierwsze z zasilacza regulowanego 24-woltowego. Ten sterownik też jest zasilany z tego samego zasilacza 24-woltowego. Tutaj to zużycie prądu jest bardzo małe, bo, no, bo on bezpośrednio nie steruje silnikami, więc jeśli chodzi o zużycie prądu, to mamy tutaj pomiędzy tym zasilaczem, a tym urządzeniem, które podaje sygnał do silników, ten już wysokoamperowy sygnał. No, wiatromierz podłączony w ten sposób. On jest czteroprzewodowy. Skoro tak, tutaj pod ten przewód dwa przewody podłączam wspólnie jako do minusa, czyli tylko tutaj drugiego. Brązowy jest pierwszy jako dodatni zasilanie tego całego urządzenia. Czarny i zielony to jest minus i niebieski to jest sygnałowy i podłączony jest do kanału A. Jeśli jest podłączony do kanału A, tutaj na sterowniku będziemy mogli zobaczyć odczyty. Odczyty są pod tym tutaj F widoczne z wiatromierza. No i oczywiście jak będę kręcił wiatromierzem, to wygeneruje tutaj jakiś sygnał i on będzie tutaj widoczny, tak? No i tutaj jeśli chodzi o konfigurację, no to ustawiamy sobie threshold, przy którym siła wiatru jest na tyle wysoka, żeby już włączyć procedurę awaryjną i tyle. Także tutaj jeśli chodzi o to, to jest tyle w temacie. I w zasadzie tak to mniej więcej działa. Bardzo ważne, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pracować ze sterownikiem. Mamy tutaj zestaw przycisków, którego niestety nie widzę, bo nie mam budowy, który przycisk do czego służy, ale już zaraz to tłumaczę. Tutaj przechodzę do trybu automatycznego lub manualnego. M mi się tu wyświetli, jeśli jestem w trybie manualnym. A mi się wyświetli, jeżeli jestem w trybie automatycznym. Jeśli jestem w trybie automatycznym, to wszystko sterownik obsługuje samodzielnie, czyli czujnik wiatru, czyli sensory, naświetlenia. Tutaj mam przycisk wyłączający. Tutaj mam, patrząc od początku, automat lub manual. I następnie cztery przyciski, które mogą służyć do sterowania silnikami. Jeżeli jestem w trybie manualnym, to każdy z tych przycisków jest odpowiedzialny za włączenie wschodu, zachodu, północy, południa. No tak, ja tu mam podłączony północ-południe, więc zareaguje na to silnik i silnik zaczyna pracować. W drugim kierunku to samo. Tutaj pamiętajmy, że on ma jakiś czas oczekiwania, żeby nie włączyć silnika w przeciwnym kierunku. Następnie dopiero mogę go włączyć jego przeciwny kierunek. I tu podobnie wschód-zachód, to akurat pod tym wschód-zachód nie mam silników podłączonych, więc nic się nie dzieje specjalnego. Jeżeli jestem w trybie manualnym, to żeby wejść do automatu, muszę z powrotem wcisnąć przycisk. On się tu wyświetli A i już jestem w procedurze automatycznej. Ta A zostanie nadpisane później różnymi
parametrami, które tam się będą działy w międzyczasie. Druga rzecz, jeżeli jestem w trybie automatycznym, mogę wejść do trybu ustawienia, przytrzymując przycisk dłużej, drugi. Trzymam go. Na dzień dobry widzę ekran z parametrami odczytów sensora światła. Jeżeli bym go tam gdzieś wystawiał do światła bardziej, to pewnie by coś tam zareagowało, ale tutaj jest dosyć ciemno, więc niestety. Następnie mogę tymi przełącznikami przechodzić do poszczególnych ustawień. Dokładność 0,1 V zalecany. Wind threshold, czyli przy jakiej sile wiatru powinienem włączyć procedurę awaryjną. Tu jest 0,9, o 1 V pewnie jest najczęściej. Następnie sun threshold, czyli przy jakiej sile słońca zakładamy, że jest dzień, a przy jakiej już podejrzewamy, że robi zaciemnienie. Cloud threshold, czyli przy jakim chwilowym spadku napięcia na sensorach zakładamy, że to jest tylko zachmurzenie, nie rozpoczynamy procedury powrotu do następnego dnia. TX, czyli co ile sekund mam mierzyć, czyli jak często mam zmieniać pozycję trackera w pozycji East-West. TY to jest jak często ma zmieniać pozycję trackera z SN. Sun threshold, czyli sun recovery, to jest już czas, który przez który skanuje ponownie słońce w poszukiwaniu promieniowania. Jeśli pojawi się częściowe zachmurzenie, no to ja nie od razu nie włączam procedury powrotu następnego dnia, tylko oczekuję, próbuję znaleźć jeszcze to słońce. No i wind lock time, czyli jak długo mam zablokować tracker po wykryciu nawietrzenia. Tu na przykład sobie tam ustawiam 600 sekund, no i on przez te 600 sekund jest zablokowany w pozycji płaskiej. No i przez ten czas, jeżeli ponownie pojawi się siła wiatru, no to on znowu zaczyna liczyć od 600 sekund od nowa, a jeżeli już nie będzie tego sygnału silnego wiatru, no to on skończy liczyć i wraca do normalnej procedury standardowej pracy. No i tutaj ustawienie, co mam zrobić, kiedy wykryłem wiatr, to co mam zrobić, pójść na wschód, zachód, północ, południe. Następnie co mam zrobić, po jakim czasie i co mam zrobić, kiedy skończył się dzień, czyli ile pójść na wschód, zachód, południe, północ. No i to jest tyle parametrów tak naprawdę. Tu jeszcze jest PWM, ale w tej konfiguracji tego sygnału PWM my nie wykorzystujemy, ponieważ nie sterujemy silnikami na zewnątrz. To jest cała konfiguracja. Jeśli oczywiście tam przechodzę, to cały czas mogę przechodzić lewo na prawo, w prawo na lewo i zmieniać te parametry. Jak gdzieś tam sobie ustawię, chciałbym tu zwiększyć, to przytrzymuję jeden przycisk, jak zmniejszyć, to przytrzymuję drugi przycisk. Cała historia, tu się nic specjalnego nie dzieje. Po zakończeniu ustawienia zapisuję sobie ten parametr, wciskając przycisk. Config, save i tyle. Więc tutaj jest bardzo prosto, nic tutaj specjalnego nie robimy. Jeśli chodzi o podłączenie, jeszcze raz dla przypomnienia. Tutaj między sterownikami są właściwie tylko trzy przewody. Jeden przewód od sygnału północ-południe w tym przypadku lub wschód-zachód w drugim przypadku. No i przewód uziemiający tyle. Tutaj mam podłączone prędkość silnika na stałe. Jeżeli byśmy chcieli to konfigurować, to potrzebuje jeszcze jeden przewód i zmienić konfigurację, wtedy ten sygnał PWM byłby wykorzystywalny. I to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sam sterownik.